Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w troszeczkę mniej wesołej atmosferze niż zwykle. Jak już zapewne większość wie, wczoraj Polskę obiegła informacja o nowym rekordzie Suma i czekaliśmy z niecierpliwością na potwierdzenie tych informacji, na zdjęcia ryby i niestety się doczekaliśmy. Dlaczego niestety? Zobaczcie sami. Wulgaryzmy i niecenzuralne słowa, które same się nasuwają, myślę, że są tutaj nie na miejscu, ponieważ one nie oddadzą skali tej tragedii, skali zażenowania i powiem to celowo tego mordu. Ponieważ jak spojrzymy na zdjęcie wiszącej ryby na haku, ryba jest cała sina. Może to świadczyć o tym, że nie została zabita w humanitarny sposób zaraz po złowieniu na łowisku, tylko żywa. Była przewożona, zdychała w męczarniach, dusząc się. Zabić taką rybę, zabić taki okaz, zabić taki rekord, to brak poszanowania dla przyrody, brak poszanowania dla zwierząt. I oczywiście jestem za tym, aby wprowadzić górne limity dla każdego gatunku, a szczególnie dla ryb rekordowych, aby wszystkie wracały do wody. Bo zabić taką rybę, która ma kilkadziesiąt lat, to tak jakby spalić drzewo, które ma kilkaset lat, tak jak dąb Bartek chociażby. Smutna informacja, ale niestety nie wszyscy mają takie podejście do wędkarstwa jak ja, czy mam nadzieję widzowie mojego kanału. Jedyny plus, który zauważyłem z całej tej historii, to taki, że widzę reakcję świata wędkarskiego w mediach społecznościowych i naprawdę jest jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy szanują, wypuszczają i dbają o ryby. Ciężko tutaj cokolwiek ubrać w słowa, bo tak jak mówię, jest to niewątpliwie tragedia. Internet jeszcze będzie o tym huczał przez najbliższe prawdopodobnie tygodnie. Też prawdopodobnie będą pojawiać się filmy na innych kanałach wędkarskich na ten temat. No jednak jest to bardzo przykre, bo naprawdę czeka się na taką rybę całe życie, a niekiedy nawet takiej ryby się przez swoje życie nie złowi. A tutaj ryba została złowiona i skończyła w zamrażarce. Na całe szczęście rekord nie został uznany, ponieważ ryba skończyła tak jak skończyła. I podkreślam to jeszcze raz, nie chodzi o wypuszczanie wszystkich ryb, chodzi o wypuszczanie okazów, a w tej sytuacji rekordów. Weź sobie tą rybę metrową, 1,20 m, ale wypuszczając taką rybę, dajesz szansę również innym wędkarzom na złowienie jej w przyszłości. Już w ogóle nie wspominam o walorach smakowych takiej ryby, ponieważ niejednokrotnie słyszałem od ludzi, którzy wszystko biorą do domu, że taka ryba po prostu nie nadaje się do niczego, jest po prostu niedobra. I myślę, że w tej sytuacji jedyne co możemy zrobić, to na pewno ubolewać, ale i po prostu dbać o ryby i wypuszczać wszystkie duże ryby na złość mięsiarzom. Dawajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i czy powinny być górne limity dla wszystkich gatunków. Udostępniajcie, dawajcie łapki w górę, suby i widzimy się już na kolejnym filmie z nad Wisły, na kolejnej zasiadce. Pozdrawiam.